Prezydent Lubina od dłuższego czasu nosił się z zamiarem ujednolicenia administracji lubińskich samorządów, tak by mieszkańcy w jednym miejscu mogli załatwić wszystkie sprawy. Teraz jest ku temu najlepsza okazja, ponieważ tak powiatem, jak i gminą wiejską zarządzają samorządowcy sprzyjający Robertowi Raczyńskiemu. Do tej pory tak naprawdę załatwiamy to w trzech miejscach. W urzędzie gminy na Łokietka, w urzędzie miejskim tutaj i lub też w starostwie. Docelowo powstanie ogromna sala obsługi interesantów, w której nie będziemy się zastanawiali, czy po prawo jazdy idziemy do starostwa, po dowód osobisty do urzędu miejskiego. Będziemy wiedzieli, że to będzie jedna sala obsługi mieszkańców z dużym parkingiem, aby nie było problemów z parkowaniem. Wcześniej rozważaliśmy, że może to być budynek po starostwie przy ulicy Księcia Ludwika, jednak no, tam nie da się znaleźć tylu miejsc parkingowych, ile będzie potrzebnych. Prezydent podjął więc decyzję, że takie centrum powstanie najprawdopodobniej przy ulicy Hutniczej, zupełnie nowe. Scentralizowanie administracji oznacza też likwidację dublujących się stanowisk urzędniczych, czyli zapowiadane w kampanii wyborczej przez Roberta Raczyńskiego odchudzenie administracji. Zgodnie z wcześniejszymi planami, lubińskie władze też zmienią adres. Władze samorządowe będą urzędowały w ratuszu, łącznie zasiądą tam wójt, prezydent i starosta, natomiast budynek przy ulicy Kilińskiego, budynek Urzędu Miejskiego, zostanie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazany policji. Koszt budowy Centrum Obsługi Petentów wraz z parkingiem szacuje się na 4 miliony złotych. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.